Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ciekawym ćwiczeniem, które wykonamy na wyciągu i wzmocni nasze mięśnie pośladkowe. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, przypomina nieco martwy ciąg na prostych nogach, który wykonujemy ze sztangą, z hantlami, ogólnie wolnym obciążeniem. Dzięki pracy na wyciągu będziemy w stanie jednak utrzymać stałe napięcie mięśniowe przez cały ruch trwania tego ćwiczenia. Ponieważ my, wypychając biodra do przodu, będziemy przeciwdziałać sile, którą gwarantuje nam wyciąg, która będzie spychała nas do tyłu, przez co popracujemy tutaj w płaszczyźnie poziomej, aktywując mięśnie pośladkowe. Także nie pozwolimy tu nawet na chwilę rozluźnienia, co oczywiście będzie dodatkowym atutem tego ćwiczenia. Im większa praca, więcej sekund pracy na mięśniach, tym oczywiście lepsza aktywacja właśnie tych struktur mięśniowych. Ale do rzeczy, na jakie partie mięśniowe oczywiście głównie będzie działało to ćwiczenie oprócz mięśni pośladkowych. Będziemy rozwijać tutaj grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, popracują również prostowniki grzbietu, trochę nawet trójgłowe łydki i brzuch. Także naprawdę warto uzupełniać swój trening o ćwiczenia na wyciągu, jednak pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy budować mięśnie pośladkowe, to wcześniej w planie treningowym oczywiście powinny znaleźć się ćwiczenia na wolnym obciążeniu, na sporych kilogramach i mniejszej ilości powtórzeń, tak żeby aktywować do pracy włókna białe. Tutaj bardziej skupimy się na włóknach czerwonych, wytrzymałościowych, które pracują dobrze, jeśli wykonuje się większą ilość powtórzeń. Ale znowu się rozgadałem, a czas pokazać to ćwiczenie. I teraz tak, stajemy tyłem do wyciągu, przyczepiamy sobie taki warkocz, uchwyt, i tak naprawdę technika taka sama jak przy martwym ciągu na prostych nogach ze sztangą czy też hantlami. Jednak po prostu tutaj będziemy trzymali wyciąg, który chce nas zepchnąć do tyłu, a my nie pozwolimy na to, prawda? Dobra, zaczynamy. Wychodzimy troszeczkę do przodu. I teraz tak, mocno stopy wbite w podłogę, mocno wbite w ziemię. My nie możemy pozwolić na to, żeby się chwiać tutaj, czy też stać na końcówkach pięt. Musimy być mocno wbici w podłogę. Teraz tak, sznur wyciągu utrzymujemy w taki sposób, żeby nadgarstki opierały się o wewnętrzne części uda. Żeby nie napinać rąk, tylko po prostu je zablokować, a skupić się tylko i wyłącznie na pracy w stawie biodrowym. I teraz tak, lekko palce stóp zrotowane w strony zewnętrzne, co pozwala na lepszą aktywację mięśni dwugłowych oraz pośladkowych. Na prostych plecach, spiętym brzuchu, schodzimy do dołu, rozciągając tylne części uda i bach, spinamy pośladki, zblokowane tutaj ręce z warkoczem i skupiamy się tylko i wyłącznie na mocnym spięciu mięśni pośladkowych. Przytrzymujemy, po czym powolutku schodzimy, tak, bach, ściskamy mocno mięśnie, wyprost biodra, zgięcie biodra, bach, tak. I teraz zapytacie, jak nisko schodzić. Słuchajcie, jest to wszystko uzależnione od Waszej mobilności. To nieprawda, że musicie schodzić głową do dołu, tak żeby sobie zajrzeć pod pupę. To jest bzdura. Schodzicie do tego momentu, w którym czujecie napięcia mięśniowe. Takie uczucie, jakby z tyłu uda Was rozrywało, jakby Was ktoś drapał po prostu jakimiś szczotkami. Musicie czuć po prostu takie tutaj napięcia z tyłu uda, czyli ja w tym momencie czuję, trzymam proste plecy, bach, dopinam mięśnie pośladkowe, spinam. I takich 15 powtórzeń gwarantuje dobre czucie mięśniowe. Bach. I za jednym razem mamy pracę mięśni pośladkowych, jak i tylnej części uda. No dobrze, ale jakich błędów się wystrzegać? Słuchajcie, przede wszystkim nie pozwalajmy na to, że nasze stopy odrywają się i jesteśmy tutaj rozchwiani. Kolejna rzecz. Nie pozwalajmy również na to, żeby pracować głównie ramionami, a nie biodrem. Czyli
To nie jest tak, że my tu trzymamy, bo teraz ja pracuję bardziej przednim aktorem barku i ramionami. To nie jest już martwy ciąg, który wykonamy z biodra. Tu koniecznie zblokujcie sznur o wasze uda i skupiajcie się tutaj na pracy, tak? Pach, spinacie pośladki. Pamiętajcie również o tym, żeby cały czas utrzymywać w miarę spięty brzuch, który będzie utrzymywał miednicę w odpowiednio neutralnej pozycji. Oczywiście nie polecam również zakładać za dużych ciężarów, ponieważ wtedy będziecie pchać całym ciałem, a nie biodrami. A my chcemy skupić się tylko i wyłącznie na wyproście w stawie biodrowym. Również pilnujcie, żeby kolana cały czas były w jednej pozycji i szły w stronę stopy, ewentualnie delikatnie się zginając, bo delikatne zgięcie nie będzie jakimś błędem, ale oczywiście nie idźcie w tą stronę, że zaraz zrobicie takie coś, bo już to jest raczej taki półprzysiad, a nie ruch hip hinge, czyli wyprost zgięcie w biodrze. Także kolana stabilnie, powolutku do dołu, a spinamy. Ja lekko zginam te kolana na dole, ale nie tracę napięcia w mięśniach pośladkowych, spinam mocno pupę i gwarantuje mi to oczywiście dobre czucie mięśni pośladkowych. Jest to fajne ćwiczenie, które uzupełni wam trening, ale przypominam, jeżeli chcecie budować głównie masę mięśniową pośladków, nie możecie zapominać o ćwiczeniach z wolnym ciężarem typu hip thrusty, typu przysiady, typu martwe ciągi ze sztangami, martwe ciągi sumo, klasyczne, rumuńskie, różnego rodzaju odwodzenia na boczne części mięśni pośladkowych, które oczywiście tutaj również mogą popracować, jeżeli te stopy będą właśnie rozstawione w taki sposób, że palce pójdą w strony zewnętrzne. Ćwiczenie niemniej jednak jest bardzo fajne, bardzo fajnie uzupełnia trening. Polecam je wdrożyć do swojego planu treningowego, na przykład dla osób, które są już znudzone wcześniejszymi ćwiczeniami. Jednak pamiętajcie, tutaj trzeba się skupić mocno na technice, na powolnym ruchu do dołu, dynamicznym spięciem na górze i kształtowaniu pośladków. Także tu nie założycie 100 kg i nie będziecie mocno zabudowywać tego pośladka. Tutaj bardziej skupicie się na detalach, na kształtowaniu i takim wypieszczeniu swojego tyłka. Dajcie znać w komentarzach, czy film wam pomógł. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, oczywiście polecam to zrobić, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do celu z pasją. Cześć.